Zawsze podziwiam ludzi, którzy mają odwagę. Odwagę wyjść z tłumu, być innym, a szczególnie odwagę okazania miłosierdzia wtedy, kiedy nikt inny tego nie czyni. Panie Jezu, kiedy podbiegła do Ciebie Weronika i otarła Twoją twarz, zobaczyłem wtedy tajemnicę miłosierdzia, miłości, która jest udzielana. Zawsze ją gdzieś głęboko noszę w sobie, ale jakże często tracę odwagę, aby okazać miłosierdzie drugiemu. Skąd w tej kobiecie było tyle siły? Czyżby miłość, która rodzi się w sercu, była tak wielka, że pomimo eskorty żołnierzy, pomimo napierającego tłumu, ona znalazła okazję, by być blisko Ciebie, przyjść Ci z pomocą, dać chociaż drobny gest miłości. Jakże wielu ludzi czeka na taką postawę. Nas, Twoich uczniów, uczniów Jezusa Chrystusa. Nie dla nagrody, ale dla wolności. Dla świadomości spełnienia dobrego uczynku. Dla radości, która wypływa z owoców każdego czynu. Nie z obowiązku, ale ze służby w miłości. Panie, podziwiając Weronikę, pragnę prosić Cię o uwolnienie z lęku dla tych, którzy przeżywają go w sobie, którzy nie mają odwagi wyjść, stanąć pośrodku, którzy nie mają odwagi dać świadectwo, przyjść z uczynkiem miłości. Daj im tą radość. Napełnij ich pokojem. Spraw, Panie, aby doświadczyli wolności w sobie. Lęk paraliżuje kręgosłup ludzkiej osobowości. Zabiera naszą wolność. Często dokonuje się to pod wpływem spojrzenia drugiego człowieka, który mówi, nie mówiąc, to nie wypada, tak nie można, nie dzisiaj, może jutro. Pod wpływem nawet najlepszych przyjaciół nie dokonujemy czynów, które rodzą się w pragnieniu serca, ponieważ lękamy się opinii drugiego człowieka. Więzy lęku paraliżują naszą wolność. Jedni rzucają się w używki, by wyzwolić się od tego lęku. Drudzy racjonalizują lęk, wmawiając w siebie, że tak ma być. Czynią coś pod wpływem lęku, ale wmawiają sobie samym, że czynią tak, ponieważ tak ma być. Jeszcze inni uciekają od sytuacji, które rodzą lęk. A Ty, a Weronika, Ty bierzesz krzyż na swoje ramiona i pomimo tego, co stanie się niebawem, idziesz do przodu. A Weronika przebija się przez tłum ludzi, by ukazać czyn miłosierdzia. Nie lęka się żołnierzy, nie lęka się opinii tłumu. Widzi człowieka w potrzebie. Przychodzi z drobnym uczynkiem, który zmienia świat. Chusta Weroniki po dzień dzisiejszy jest świadectwem,
od blasku chwały Ojca na twarzy umęczonego Syna. To świadectwo, ono zawsze będzie dotykać ludzkich serc. Zatem proszę Cię, Panie, przyjdź z uzdrowieniem. Uzdrów nas z lęku, wyzwól nas z kajdanów niemocy, abyśmy jako ludzie wolni, świadkowie stającego poranka, każdego dnia wychodzili do pracy, do szkół, do zajęć domowych z przekonaniem, że lęk nie panuje nad nami, że wolność wyznania jest wolnością rodzącą się z odwagi bycia uczniem Chrystusa. A odwaga ta jest darem samego Boga, który w Duchu Świętym przychodzi, aby napełnić ludzkie serce właśnie tym darem. Panie Jezu, Synu Boga życia, uzdrawiaj, uwalniaj od lęku teraz każdego z nas w tej chwili.